Alicja, czy taka piękna kobieta szuka jeszcze w mężczyznach takiego prawdziwego dżentelmena? Zawsze. Zawsze. Ja jestem wychowana, może nie staroświecko, ale jestem osobą dość romantyczną. I też tych dżentelmenów miałam wśród mojej rodziny, więc obserwacji stałam się osobą romantyczną i też pewnie mającą pewne wymagania w stosunku do mężczyzn, więc absolutnie dżentelmeni są w cenie. Jakie cechy powinien mieć ten prawdziwy dżentelmen? Ja myślę, że to się po prostu ma w krwi. Przede wszystkim da się wyczuć, jeżeli coś jest wyuczone. Pewne rzeczy po prostu wynosi się z domu. Myślę, że jeżeli to przychodzi bardzo mimowolnie i naturalnie, to to jest najlepsza odsłona takiego dżentelmena. Dżentelmena z krwi i kości, który się nie stara, a jest wyjątkowym.